już jesteśmy. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. Od dzisiaj pan zarabia w euro już? Ja nie sprawdziłem tego jeszcze, czy od dzisiaj, ale to nie tak. Widzowie już na nas patrzą, ja za chwilę sobie do pana tylko się grzecznie dosiądę. Ja mam mieszane uczucia takie... Z czym? Z tym Sejmem, przywykłem, 12 lat. Takie mam poczucie... Ale chce pan powiedzieć, że pan tęskni? Nie, nie tęsknię na razie, ale mam poczucie takiego etapu, który gdzieś się kończy. Bartek Team, czy ci ludzie spali w ostatnich dniach jakkolwiek, czy nie? Oni nie spali przez 12 tygodni. To jest ekipa, która jest niezmordowana. A co o tym mówi Państwowa Inspekcja Pracy? Nie pytaliśmy o to. Zadanie mieliśmy do wykonania. Jakie? Przegrać wybory? Wygrać wybory. No pan wygrał, ale wyście przegrali. Zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać. Z Bartek Team. To jest ekipa, która została zbudowana po to, żeby być 12 tygodni non-stop na ulicy. I tak było. Ale jak pan tych ludzi dobierał, żeby oni żyli przez 12 dni? To są ludzie, którzy pracują ze mną od dawna. Wolontariusze, młodzi, starsi. Najmłodsza dziewczyna ma 14 lat, Maja. 14 lat ze zgodą rodziców to robiła? Ze zgodą, oczywiście. Że nie śpi przez tak długi czas. Najstarsza 74, pani Jadzia. Do tego... Też nie spała tak długo? No, pani Jadzie trochę oszczędzaliśmy, ale też nie spała. No i kilku kierowców na zmianę i jedziemy, no. No jedziemy, my to z Dominikiem rozumiemy od 3 lat, my też nie śpimy już, po prostu tylko opowiadamy historię. Ale naprawdę ekipa się zmontowała niewiarygodna, bo to już rozrosło się w internecie do kilku tysięcy ludzi. Tylko myślę sobie rzeczywiście całkiem szczerze o tej sytuacji, w której pan wygrywa, dostaje mandat, jedzie z zachodniego Pomorza do Europy, natomiast patrząc na wynik całej koalicji, wszyscy przyznają, że to jest porażka, a przynajmniej przegrana. Ja jestem lekarzem, ja jestem zwolennikiem stawiania prawdziwych diagnoz. Mhm. Jak człowiek jest chory, czy ma kłopot, tak, trzeba postawić diagnozę, wdrożyć kurację i wtedy jest szansa, że będzie lepiej. Oczywiście, że nie wygraliśmy tych wyborów, to jest oczywiste, co mnie osobiście bardzo smuci, dlatego że ja uważam, że te wybory, rok 2019, to jest kluczowy rok dla przyszłości Polski, dla przyszłości naszych dzieci, wnuków, naszych rodziców. To jest najważniejszy rok dla Polski. I wybieramy, czy Polska będzie gdzieś w ogonie Europy, czy będzie w sercu. No, ale proszę zobaczyć. Paradoksalnie co do tego hasła. Ale to gdzie jest dzisiaj Polska, jeśli Polska wybrała sobie Prawo i Sprawiedliwość? Gdzie Polska chce być pana zdaniem? Trzeba szanować wyborców. Oczywiście... Ja zakładałem, że uda nam się przynajmniej zrównoważyć te wybory. Wieczorem wydawało się, że zrównoważyliście. Też miałem takie poczucie, że idzie się zrównoważyć. 7 punktów to dużo. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski, wprowadzić korekty co do prowadzonej kampanii wyborczej z całą pewnością. Sposobu prowadzenia tej kampanii. I dlatego ja zapytałem o Bartek Team na samym początku, bo mam wrażenie, jak patrzę, wczoraj rozmawialiśmy o tym z Danutą Hibner, dzisiaj rozmawiam z panem, bo widzę też, jak działacie w miejscu, w którym młodych nie udało się porwać, żeby poszli. Bardzo dużo młodych ludzi zignorowało wybory. A pan śmigał z telefonem, nagrywał te filmy zapraszające, opowiadające o tym, jak to wygląda i tak dalej, w taki sposób, w jaki dzisiaj nowe media pozwalają na to, żeby politycy też prowadzili swoją kampanię. To gdzie tu jest recepta jednak, żeby tych młodych w jakikolwiek sposób poderwać do wyborów? No, podstawą... Ja to wszystko robię intuicyjnie. Nie korzystam z firm PR-owskich, nie mam doradców PR-owskich. Lecę na czystej intuicji. Jak jest, wydaje mi się, że sukces polega na tym, że jak człowiek jest wkurzony, to trzeba pokazać, że człowiek jest wkurzony. Jak byłem zmęczony do granic możliwości, że ciągnąłem nogi za sobą, to też nie ukrywałem. Pokazywałem, że jestem wykończony, spocony, mam mokre włosy albo... I dlatego wszystkim, albo po prostu zwyczajnie jestem głodny. Jak jedliśmy, to jedliśmy naleśniki, które usmażała moja mama, czy mama mojej koleżanki z Bartek Team, która nas obsługiwała gastronomicznie. No, to są rzeczy, które trzeba ludziom pokazywać. Trzeba pokazywać wiarygodność, taką prawdziwą kampanię. A prawdziwa kampania to nie jest kampania na wielkich konwencjach, to nie jest kampania przy stoliku dziennikarskim w Sejmie. Oczywiście to też jest potrzebne, ale prawdziwa kampania jest w kurzu, w drodze, śpiąc w samochodzie, na giełdzie w Koszalinie, w Słowenkowie. Wie pan, gdzie jest Słowenkowo? Nie, ale pewnie gdzieś u pana w regionie. Nie w regionie. Ja mam tak chłopaków ze Słowenkowa, to jest mega historia. Ale, panie Bartku, tylko myślę sobie o jednej rzeczy. To było widać u pana i u niektórych kolegów, to było widać też u konkurentów, natomiast jeżeli wynik jest taki, a nie inny, czy to znaczy, że wielu pana kolegów z Koalicji Obywatelskiej nie odrobiło tej lekcji? Na pewno kampania mogła być przeprowadzona lepiej. To wymaga korekty, bo najważniejsza kampania jest przed nami jeszcze. To oczywiście te wybory są bardzo ważne, bo to wiadomo. To były już, nic tu się nie zrobi. Pierwsze wybory, to już nic nie zrobimy.
ale w związku z tym, że tu już nic nie zrobimy, to trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. W mojej ocenie... No to co Arłukowicz mówi Koalicji Obywatelskiej? Kochani, ja nie jadłem, nie spałem, byłem w kurzu, a wy byliście na konwencji? Nie, absolutnie niczego takiego nie powiem, dlatego że wielu ludzi robiło naprawdę mega trudną kampanię. Mhm. Jak patrzymy na tą kampanię w internecie, ludzi, którzy towarzyszyli jakby w cudzysłowie mi w drodze, czyli robiliśmy razem kampanię, patrzymy na Krzyśka Brejzę, patrzymy na Różę Tum, to są ludzie, którzy bardzo ciężko pracowali. Każda kampania wymaga korekty. No, to jest naturalne. To jest naturalne. Jeśli dzisiaj przegraliśmy 7 punktami, a to są twarde fakty, to kurs należy lekko skorygować. To, bo widzę, że macie trudność z tym, żeby powiedzieć, bo rozumiem, że mówi pan o korekcie, ale mimo, że minęły trudności. 48 godzin od zakończenia wyborów, dalej nie wiadomo, jak to ma wyglądać. Zapytam inaczej. Jaką lekcję odrobił PiS, że jemu te 7 punktów nad wami się udało zgarnąć? Że PiS stosuje metody w kampanii, ale też, żeby było jasne, tak. Ja nie narzekam. Nie ma się co mazać, tak? Ale stosuje metody, które są, nazwijmy to, kontrowersyjne co najmniej. Bo jeżeli jest tak, że ja w sobotę, po wyborach, w ciszy wyborczej, jadę przez całą Polskę, jechałem do województwa łódzkiego i zastaję w całej Polsce banery i plakaty zalepione taką pomarańczową kartką z twarzą Schetyny, wykrzywioną twarzą Schetyny, nienaturalną twarzą Schetyny, bo znam go dobrze, on taki po prostu nie bywa. Z napisem, oni wam zabiorą 500+. I to się dzieje w całej Polsce, to znaczy, że ktoś się nie bał policji i zalepił te plakaty całą... Ale ktoś się nie bał Brudzińskiego, bo jest z PiSu, więc ja nie, jestem ja tylko z PiSu, mogę zalepić ja Schetyną twarzy. Nie, chodzi mi o to, że jakieś przyzwolenie, przynajmniej ciche, na to musi być, bo jeżeli ktoś zalepia czy niszczy baner w jakimś jednym powiecie, to się zdarza. Jakiś nadmiernie aktywny tam działacz polityczny poszedł, zalepił, zerwał. Mi też to robili. Ale jeżeli to się dzieje w całej Polsce i nie ma reakcji policji na to i nie słyszymy, że policja... Ale zgłosił pan to? Tak, zgłosiliśmy oczywiście jako partię, oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, że to się dzieje w nocy w całej Polsce. To znaczy, że przynajmniej można wyciągnąć wniosek taki, że to wszystko było za mało pilnowane. W sensie ten szczyt wyborczy. Ale z drugiej strony sam pan mówi, że to są ostatnie godziny. Kampania trwała tygodnie. Tygodnie, oczywiście. Nie wierzę, że ostatnie godziny mogły coś zmienić. Nie, frekwencje... nie oczywiście, że zawsze... nie. Ja panu pokazuję tylko przykład metod stosowanych w kampanii. No, podarli jakieś tam banery, ja ustosunkowałem się do tego żartem. Sam zmywałem sobie rogi, które mi namalowali na banerze. Chociaż i ograłem to jeszcze. Drogów to ja bym nie zmywał, bo to widać było je u pana nieraz. Natomiast ma pan to doświadczenie jako zwycięzca, żeby powiedzieć koalicji, słuchajcie, to musicie poprawić i tamto. Czy było spotkanie jakiekolwiek koalicyjne, żebyście usiedli i powiedzieli, dobra, udało nam się uzyskać to, ale przegraliśmy tu, musimy poprawić konkretną rzecz. Takie spotkanie będzie, wie pan, dopiero minęło właśnie 30 parę godzin, 48 godzin od końca ogłoszenia wyników. No, ja też przyjechałem dopiero do Warszawy i zaczynam od pana wczoraj, nowe życie. Od też spotkania w telewizji, ale oczywiście za chwilę idę do partii i będziemy sobie rozmawiali na ten temat, analizowali te wyniki. To jest oczywiste, że to wszystko trzeba przegadać. No. Ale kto, dobra, to patrząc też na ten wasz konglomerat, mamy tam Lewicę, mamy tam PSL, mamy tam Platformę Obywatelską. Wczoraj Bronisław Komorowski w Onet Rano powiedział, że zabrakło mu tam ludzi, którzy są konserwatywni. Ludzi, którzy w Polsce przyciągają polskiego wyborcę. Ich zabrakło. Ich nie było widać przynajmniej i przez to ten wynik jest taki, a nie inny. Kiedyś Donald Tusk powiedział, że Platforma Obywatelska jest partią, do której każdy skądś przyszedł. To jest trochę prawdy w tym wszystkim. Dlatego, że Platformy są ludzie o rysie, takim szczęście lewicowym. Ja się do nich zaliczam. Tak. Ja ewidentnie jestem politykiem lewicowym. Centrolewicowym. I są tam tacy ludzie, którzy mają konserwatywny sznyt. I wymieszanie tego wszystkiego daje tak naprawdę możliwość zaproszenia do współpracy różnych wyborców. Bo ja podaję taki przykład. Kiedy byłem ministrem zdrowia, wprowadzaliśmy program in vitro. Przecież nie było mi łatwo przekonać Władka Kosiniaka-Kamysza, wtedy ministra pracy, żeby jego formacja PSL poparli ustawę, żeby poparli program. Ale jednak się kiedy udało. Z ojcem byłoby łatwiej. No. A nie, wtedy się udało. I to jest sukces, bo siedzieliśmy z Władkiem kilka czy kilkanaście godzin. Ja mu tłumaczyłem swój pogląd na tą sprawę. On też jest lekarzem, co ważne. Tak. Pogadaliśmy jak dwaj lekarze i wydyskutowaliśmy projekt. I zagłosowaliśmy. I konserwatywny PSL zagłosował, no i cała Platforma. Tylko dzisiaj, jak się popatrzy na wyniki tych badań, wyborcy PSL-u w ogóle prawie się nie ruszyli na wybory. Ja wiem, że ich kręcą bardziej samorządowe niż jakieś tam europejskie, no ale to mogło też wpłynąć na wynik. Wie pan, oni utrzymali swój stan posiadania, mniej więcej utrzymali stan posiadania. Ja poznałem tych wyborców PSL-u bardzo dobrze w tej kampanii. Naprawdę chyba, bo to była w ogóle największa kampania mojego życia. Starałem się być wszędzie, naprawdę wszędzie, w najmniejszych miejscowościach. Poznałem wyborców PSL-u, którzy do mnie mówili, słuchaj Bartek, jesteś fajny gość, ale głosujemy na PSL. Ja to rozumiem, u nas startował Jarek Rzepa. I oni mówili wprost, głosujemy na Jarka Rzepę, bo jesteśmy
jesteśmy z PSL-u. Jesteś okej, gościem, gadajmy, przekonujmy. Ja głosujesz na rzepę? On mówi tak. Ja mówię, to przekonaj sąsiada, że głosował na mnie. On mówi, ty, dobry pomysł. I szedł do sąsiada, mówi, jak na rzepę, a tu tak na Arłukowicza. Tak się Arłukowicz targował z wyborcami PSL. Dokładnie, to jest świetne stwierdzenie, bo ja się ciągle targowałem głosy. I tu też muszę trochę spojrzeć w kierunku naszych wyborców, mm-hmm. tak klasycznych naszych tak. wyborców. Bo ja tak naprawdę poświęcałem czas tym, którzy nie byli przekonani, bądź byli przeciwni. Mm-hmm. Jak widziałem, że jest zwolennik, to prosiłem, tylko pamiętaj, że są wybory, idź na wybory i już muszę lecieć do tych, którzy, którzy jednak nie są przekonani. Czyli do, mało za mało ludzi przekonaliście? No tak, przekonaliśmy do siebie za mało ludzi. I tutaj trzeba przekonać ludzi więcej, trzeba zjechać do powiatów, trzeba zjechać do gmin, do najmniejszych wiosek. Jestem o tym głęboko przekonany. Tylko, że to są ta konkluzja, którą pan ma teraz, czy którą pan wyraża, choć rozumiem, że akurat pan, jak mówi, lekcję odrobił, więc to nie jest pana problem, ale pojawia się w przypadku Platformy bardzo często, że pilnujecie dużych miast, że dbacie o tych, którzy i tak są syci, a mało was w miejscach, w których świetnie radzi sobie PiS. I dlatego potem Jarosław Kaczyński wychodzi cały na biało i nawet i robi to, co ja robi. Powiem tak. Chcę i nie chcę. Chcę powiedzieć, żeby było precyzyjnie. Ja toczyłem bój, tak. wielki wybór, walczyłem o wielki wybór z Joachimem Brudzińskim. I wiedziałem, że on ma mechanizmy partyjne, jest aktualnym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że ma narzędzia państwa, które skutecznie wykorzystywał. I wiedząc, że jakby wojuję z Brudzińskim, moją ambicją było wygrać z Brudzińskim, zjechałem do najmniejszej miejscowości. De facto trochę, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale zostawiwszy trochę swój Szczecin, bo przecież tak naprawdę moje miasto to jest Szczecin. No bo pan ostatecznie z Brudzińskim może nie wygrał, ale znaczy wygrał, no bo razem jesteście w tym samym miejscu, udało się wygrać z Brudzińskim, czyli udało się pokonać partię o narzędziach, która jest doposażona w narzędzia państwa w wyborach, które były dla nas bardzo trudne. Ale jakie narzędzia państwa wykorzystywał Brudziński? Że dzieciaki przestały grać przez chwilę piłką, bo przyjechał gdzieś. Gdzieś to BMW musi zaparkować. To możemy tak sobie żartować, a teraz tak na poważnie. Znaczy, czy pan sobie wyobraża, że ja będąc ministrem zdrowia, byłem nim 4 lata, jadę na otwarcie na przykład szpitala albo jakiś zakup nowego USG, przyjeżdżam specjalistyczną karetką na tą imprezę, kogutach. To by się kliknęło. Wchodzę, otwieram nowy oddział, wsiadam w karetkę, tak. włączam kogut i odjeżdżam. Dokładnie. Albo wsiadam w samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który też miałem w dyspozycji tak. jak minister, wsiadam, przylatuję helikopterem ratowniczym i odlatuję z imprezy. No przecież byście mnie zlinczowali. Ja bym nie przeżył minuty. A tu pan mówi, wylądował na przykład helikopterem w Choszynie. Pan, już patrzę na to z dystansem i z uśmiechem i już pozdrawiam nawet już Joachima, mojego teraz kolegę z Parlamentu Europejskiego, ale wiem, mi takie rzeczy nie przychodziły do głowy. Znaczy, zastanawiam się, co trzeba myśleć o polityce, żeby polecieć do Choszyna helikopterem, Black Hawkiem, posadzić go na boisku, pójść do strażaków i odlecieć tym helikopterem. Ja panu powiem, bo mogę to zrobić, bo jestem ministrem i co mi zrobić? Znaczy, dzisiaj czasy są takie, że my możemy sobie o tym pogadać. Jak ja bym wyciął taki numer, gdybym ja poleciał lotniczym pogotowym ratunkowym, helikopterem ratowniczym, na otwarcie szpitala i nim wrócił, mówię, to wie pan co, to nie Tusk by mnie dzwonił z roboty, to Graś by przysłał SMS-a, że się mogę pakować. Widzi pan, nie ma Grasia w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego. Czy Tusk pomógł, czy przeszkodził? Pewnie, że pomógł. W czym? Komu? Gdzie? Tusk, 7 punktów różnicy. Tusk jest politykiem europejskim, światowym, który ma ogląd globalny już w tej chwili. To, kiedy słuchałem jego wystąpienia, Polska gmina, o której pan mówi, że to ona daje wynik wyborczy, słucha Tuska na Uniwersytecie Warszawskim? Połączenie Tuska, połączenie siły partii, koalicji europejskiej z zakurzonymi butami na polskich drogach, to jest ta droga do zwycięstwa. Zakurzone buty muszą być. Ja złaziłem 3 pary butów. Musiałem wyrzucić się na śmieci, ponieważ złaziłem te buty. Będzie cytatów z tej naszej rozmowy sporo. 3 pary butów złaziłem. Wykorzystywałem 14-latkę, która nie spała po nocach. W pracy. Nie spała po nocach przez pozdrawiamy cię, Maja. Cały onet cię pozdrawia. Maja. Czy Majka w ogóle rozumie politykę? Maja? Pewnie, że rozumie. Jak ona się zna, jak ona dyskutowała, jak się wykłócała. Mnie to bawiło. Ona siedziała w samochodzie. Ja zawsze jeździłem na tym siedzeniu tutaj bocznym. Czytała program, mówi, panie Bartku, to nie przejdzie. Nie, ona mi ochrzeniała, że coś źle powiedziałem, że on inaczej reagował. To super. Dziewucha. I połączenie energii pokoleń, wie pan, to jest też siła. Jak ta Maja, 14-letnia, dyskutowała z 74-letnią panią Jadzią, jak ta Maja, która miała energię petardy, po prostu biegała z tymi ulotkami w tempie, że ja nie nadążałem, a co dopiero ta nasza pani Jadzia, i wtedy ich sadzałem razem. W przerwie. Tak. Na parkingu, program Arłukowicz. Na parkingu leśnym siadaliśmy, żeby zjeść te naleśniki, co moja mama usmażyła. I ta pani Jadzia mówiła, Maja, zwolnij, bo trzeba jeszcze popatrzeć w tę stronę. A Maja mówiła do pani Jadzi, pani Jadziu, jedziemy, jedziemy.
to wie pan, serce rośnie, no, się patrzy na taką ekipę. To dlaczego młodzi jednak, jak słyszą, pojedźcie z nami, to jadą raczej autobusem Prawa i Sprawiedliwości? Albo Konfederacji? Ta Konfederacja zaskakuje, znaczy nie jest zaskakująca, dużo jej było. Czułem, że oni mają poparcie. Młodzi ludzie często odpowiadali, że są za. To jest pewien rodzaj radykalizmów młodzieżowych. Wie pan, ja kiedyś też byłem radykalnym lewakiem, a dzisiaj jestem liberalno-centrującym politykiem. Dlatego, że jak się już bierze odpowiedzialność za życie, to się środkuje, to się zjeżdża do środka rzeki. Zawsze tak jest. Czasem mówię taką rzecz. Kajakiem, jak się płynie przez rzekę, to żeby bezpiecznie płynąć, to płynie się jednak środkiem. Bo jak się płynie brzegiem, zawsze można zawadzić o kamień, gałąź. I w miarę dojrzałości nabiera... Ja też się czuję dzisiaj już politykiem dojrzałym. Z Napieralskim żeśmy tak rozmawiali. Że różnica między nami 20 lat temu, gdzieśmy się spierali, kłócili. Przecież tak naprawdę my żeśmy się porozchodzili z Napieralskim. W sensie politycznym. Tak. A dzisiaj się zeszliśmy. I nie dlatego, że to jest jakaś gra polityczna, tylko usiedliśmy do stołu i popatrzyliśmy na siebie, chłopie. Mamy po 45-8 lat. Dlaczego Majka nie głosowała na Konfederację? Bo Majka wierzy w demokratyczną Polskę. Ja wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie. Ale Konfederacja też. Właśnie demokratyczna Polska, a nie, że Europa będzie nam Polskę meblowała. Mnie są obce klimaty narodowe, antysemickie. No właśnie. To trafia w Polsce i w Europie, jak widzimy, na bardzo podatny grunt. Dlatego tam jadę, między innymi. Dlatego podjąłem decyzję, że do Europy. Dlatego, że Europa staje przed mega ważnym wyzwaniem. I to już nie będzie ta sama Europa, będzie która pan była. Miał tam Le Pen, będzie pan miał Salvini, będzie pan miał Brudzińskiego, którego koledzy mówią, kurczę, ta Le Pen i ten Salvini to są super kumple dla nas. I będę pokazywał Polakom, będę starał się pokazać Polakom i Europejczykom, że musimy zdecydować, czy chcemy Europę. Ale Le Pen... Ale już zdecydowali. Ja wiem, że w tych wyborach... Chcą Europę. Dlatego mówię, że ta Europa będzie zupełnie inną Europą. I dlatego będę tam narzucał tematy. Będę dokładnie takim samym ofensywnym politykiem, jakim byłem w Polsce. Przyjdzie jesień w Polsce, zobaczy pan wyniki wyborów, będzie kac. Wie pan co? Nie. Przyjdzie jesień i będę tak samo zmęczony po tych wyborach, jak teraz. Dlatego, pan że ma zabierzam... Bruksele, już pan nie pije. Nie, ja to wracam. Co pan? Co Majkę pan wkręci kolejny? No jak? Po co? Nie, no przyjeżdżamy. To w ogóle my wyjeżdżamy do Europarlamentu tam pracować, ale politykę robimy tu. Ja nie... I też uspokajam ludzi, którzy do mnie piszą, Bartek, pojechałeś, zostawiasz. Nie zostawiam nikogo. Będę tak samo aktywny w Polsce, jak byłem. Tylko po prostu miejsce pracy się zmienia. I tyle. Nikogo tu nie zostawiamy, walczymy do końca i jakby chcę zasiać też optymizm do ludzi. To, że wybory przegraliśmy, czy nie udało się ich wygrać 7 punktami, przegraliśmy 7 punktami, to nie jest, to nie ma co się mazać. To do roboty trzeba iść. Trzeba zmienić szefa kampanii? No co, szef kampanii to jest drugorzędna sprawa. Trzeba, nie, no bo czy ktoś nie wyznacza kierunek. Jeżeli pan ma zespół to... i pan przećwiczył pewne procedury i one działają, to myślę, że skalę można na tym zrobić. Trzeba... Stąd pytanie, czy on odrobił lekcję i trzeba go zmienić, czy nie? Trzeba iść do ludzi, dyskutować z panem Stefanem na giełdzie koszalińskiej, który krzyczy do mnie, ty komunisto. No. Ja mu wtedy tłumaczę, że ja miałem wtedy 18 lat i nie jestem żadnym komunistą. Potem mu tłumaczę rzeczy, które zrobiłem. Opowiadam o in vitro, o 20 tysiącach urodzonych dzieci, o pakiecie onkologicznym. Przekonuję Stefana. Nawet a Stefan na to mówi, panie, a ja mam 800 zł od Jarka. Ale Stefan ma na przykład żonę, którą natychmiast przejmuje. Ja jeżeli widzę, że ze Stefanem się nie da, bo czas mi się nie da, to biorę na bok żonę i mówię, pani przekona tego Stefana. I jak co? Się nie da, to chociaż żonę przekonałem. No. A jak nie, to szwagra. No to rzeczywiście, bo... pan się targował cały czas. Ja bym non-stop dyskusji. Jak wygrać wybory? Trzeba się targować. Trzeba się targować non-stop, trzeba walczyć, trzeba wyjść do krwi, trzeba walczyć. No. Wybory się wygrywa w Słowenkowie. Naprawdę się wygrywa w Słowenkowie. Czy dzisiaj koalicja, która była zawiązana na wybory europejskie, powinna być zawiązywana także na wybory parlamentarne? Oczywiście, że musi być... PSL już tam... Nie, rozmawiałem z Władkiem. Tylko... Nie, na pewno nie ma takiej myśli, żeby rzucać koalicję, rozwiązywać. Nie, trzeba skorygować trochę kurs wyborczy. To tak, oczywiście tak. Ale ja uważam, że jeśli dopuścimy w wyborach parlamentarnych do rozdrobnienia głosów i każdy pójdzie swoją drogą, to skończy się tym, że PSL weźmie 6, SLD weźmie 3, 4, wszystko jedno. I Wiosna weźmie 6, proszę Wiosna nie zapominać. Weźmie. To jest coś, co mnie najbardziej... Wiedziałem, zostawiłem na koniec, bo pomyślałem sobie, że... Bo pomyślałem sobie... Ten mój kolega się, Robert. Nie sumuj, tak, ten mój kolega Robert, mój kolega od 20 lat, którego lubię, tak bardzo go lubię prywatnie. Gdybyśmy poszli razem, może nie byłoby tych 6%, które Wiosna dała, ale na pewno byśmy dopadli wyborczo PiS. Ale byście doważyli lewicę, a wszyscy mówią, że nie doważyliście konserwy. Wasze tam teorie polityczne doważyli lewicę, konserwy. Jakie nasze? Ja biorę ludzi, którzy badają Polaków od lat i oni mówią wyraźnie. No. Lewica, prawica. Stefana trzeba przekonać. No, ale Stefan mówi do pana komuchu. Ale Stefan nie a do Jarka mówi, to jest gość, który dał mi przynajmniej 800 ale złotych Stefan raz na życie. Nie zastanawia, pan Stefan nie zastanawia się nad tym, czy ma poglądy lewicowe, czy prawicowe. Z nim trzeba pogadać o tym, czy
czy stoi kolejka do lekarza, dobrze mu się uprawia tą ziemię, którą uprawia, czy w końcu masło nie jest za drogie. O takich rzeczach trzeba gadać z ludźmi. No. I wtedy się wygrywa. Ja tak uważam, że wtedy się wygrywa. W ogóle chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Lubuskiego i Zachodnim Pomorskiego. Moc pokazaliście, naprawdę, dziękuję. I przeprosić ich za to, że wyskakiwałem z lodówki, dosłownie. Tak, wyskakiwałem z lodówki, dlatego że uważałem, że wyborcom się to należy. Muszą widzieć prawdziwą kampanię, czyli muszą widzieć nas umęczonych, spoconych w pracy i muszą też widzieć wesołość i ekipę i przyjaźń. Zastanawiam się, panie Bartku, czy to nie jest tak, że mimo wszystko oni widzą jednak Schetynę i wiedzą, że już tu nic nowego się nie wydarzy, więc mu nie ufają na jednak tyle, się żeby coś dać mu wygraną. Jednak się coś wydarzyło, wie pan. 240 tysięcy głosów z drugiego miejsca, mając za konkurencję Brudzińskiego i na pierwszym miejscu pana Liberackiego, to jest zadanie, które pokazało, że 240 tysięcy ludzi oddało świadomie głosy. Za co wszystkim wam, za każdy głos razem i osobno mówię dziękuję. Schetynie pan też podziękuję za to, jak prowadził Platformę w kampanii? Złożył trudną koalicję. No, bądźmy obiektywni. Ja wiem, ja znam te wszystkie teksty o Schetynie, wszystko wiem. Ale złożył najtrudniejszą koalicję. To jest koalicja złożona z 5 partii, do tego doszedł jeszcze KOT, inne organizacje. To jest największa koalicja po 1989 roku. To, że jeszcze zabrakło 7 punktów, to nie znaczy, że zabraknie w przyszłości. I dołożę do tego każdy wysiłek i wszystkie koleżanki i koledzy z Platformy. Ja to po prostu wiem. Włożymy w to robotę i pokażemy Polakom, że nie ma się co mazać. Że nie ma się co mazać. Bartosz Arłukowicz. Dziękuję, Europośle, i do zobaczenia. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Piotr Rubik u nas już za chwilę. To jest ten legendarny płaszcz kampanijny, czy nie? Tak. Ukłony dla Majki i całego zespołu, bo rzeczywiście wyglądało to z boku. Panią Jadzie proszę pozdrowić. Panią Jadwiga oczywiście tak. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.